powiedzieliśmy sobie, jak minął ten rok, jak panowie widzicie następne 3 lata. Tak? Ostatnio przejawia się, jesteśmy w trakcie wyborów, przejawia się hasło Polska w budowie, można je sparafrazować tak, że Świdnica także jest w budowie i chyba wszyscy wiedzą, że jest to tylko zasługa samorządu lokalnego, a nie naszych polityków z Warszawy, a więc Świdnica w budowie, jak długo jeszcze w budowie będziemy i co przed nami w następnych 3 latach w tej kadencji. Strasznie trudne, przepraszam. Ja to ułatwiając, można jednoznacznie powiedzieć, Świdnica będzie zawsze w budowie, bo nie ma stanu takiego optymalnego, zastanego i satysfakcja jest, że rzeczy nawet dobre zamienia się na jeszcze lepsze, w związku z tym to jest proces niekończący się. No, pomysłów mamy tego, co powinno być, co wybudować, co zmienić. Długą listę. Nie wiem, czy dalibyśmy radę w tym programie. Chyba prezydent odpowiedział na moje następne pytanie, które sobie przygotowałem. Sam wiem z doświadczenia, że jak się wszystko udaje, to człowiek jest troszeczkę znudzony. A więc chciałem zapytać, czy nie boicie się panowie wypalenia zawodowego? Są problemy, ale na szczęście one są zdecydowanie mniejsze niż sukcesy. Ale widzę, że zapału, planów i celów do zrealizowania nie zabraknie. Panie prezydencie? Chyba każdy z nas ma taki syndrom. Przechodzimy go chyba gdzieś tam mniej więcej w połowie kadencji, kiedy pewne rzeczy się zaczynają, pewne rzeczy się dzieją. To jest tak, że my nie oczekujemy i chyba nigdy nie żyliśmy sondażami, nie żyliśmy tym, czy ktoś ma nas zgłaskać za naszą robotę, czy bardzo chwalić, czy tam średnio chwalić, otrzymywać bardzo wiele nagród. Zresztą non stop po niej jeździmy gdzieś tam przy różnych okazjach, za chwilę będziemy... Nie ma czasu odebrać kolejną nagrodę. Teraz nie ma czasu odebrać kolejnej nagrody w Zakopanem, samorząd, przyjazny samorząd 2011. I to niech ją odbiorą Świdniczanie. Niech go odbiorą Świdniczanie, ci, którzy będą korzystać z Centrum Organizacji Pozarządowych i to będzie najlepsze rozwiązanie. Natomiast tak jak wcześniej powiedziałem, w przypadku tych działań, tych zmian, które się odbywają. No, wspaniale i bardzo emocjonująco jest żyć w zmianach, jest żyć w takich, co prawda życie w ciekawych czasach to kiedyś było takie przekleństwo, które gdzieś tam się przyczepiało, ale rzeczywiście żyjemy w ciekawych czasach. Możemy mieć rzeczywiście takie okresy zniechęceń w najbliższych miesiącach czy latach, kiedy będziemy obserwowali właśnie to, o czym Wojtek powiedział, czyli na ile działania władzy centralnej będą nas ograniczały, na ile będą nam dawały swobody, na ile będziemy mogli pracować w spokoju i realizować wspólne plany, a na ile będziemy musieli uciekać w administrowanie miastem wyłącznie, uciekając od inwestycji, realizując kolejne pomysły rządu związane z pomocą społeczną, przedszkolami, edukacją podstawową. I to jest chyba klucz do tego, co się wydarzy w ciągu najbliższych 2-3 lat. Czyli nie jesteśmy samodzielni w takim sensie, że nie wszystko od nas zależy, nie wszystko zależy od Świdnicza. Wracając do pytania, myślę, że trochę trzeba było pokazać optykę tego pytania, bo też jest taki błąd w założeniu, że się pyta władze, na przykład samorządowe, prezydenta, właśnie o jego pomysły, o wypalenie, niewypalenie. Ja bardzo akcentuję Świdniczan i część właśnie rzeczy to są marzenia, plany, pewne rzeczy, na które czekają Świdniczanie. I bardziej też nabiera znaczenia sposób słuchania tego, co chcą ludzie. Przykład taki konkurs w szkołach, co bym zrobił, jakbym został prezydentem. No i mamy cały segregator pomysłów młodych. Będziecie czerpać z tych pomysłów? Już czerpiemy, czy cały czas czerpiemy i to pokazuje, jakbyśmy sprowadzili do funkcji jednej osoby, która ma 10 punktów do zrealizowania i brak pomysłu na 11. Natomiast jeżeli samorząd też pełni taką funkcję
służenia mieszkańcom i koncentracji tego, na co czekają mieszkańcy, no to wtedy te oczekiwania są zawsze bogatsze, bo odzwierciedlają różne plany, czasami zwykłe marzenia. I okazuje się, że nawet w tej sferze marzeń są rzeczy, które można podjąć w takim normalnym wymiarze funkcjonowania miasta. I to jest, myślę, też recepta, żeby nie polegać tylko na własnej mądrości, sile, czy politycznej, czy administracyjnej, ale właśnie na elemencie słuchania, na elemencie współpracy, wtedy jest gwarancja, że nie ma takiej opcji jak wypalenie. Muszę zadać pytanie, które obiecałem, że zadam mojej małżonce. Ostatnio bardzo dużo się mówi o zwiększonej roli kobiet w administracji, w polityce, a więc na prośbę mojej małżonki to pytanie zadaję. Jak się panom pracuje z Radą Miejską, która po raz pierwszy jest prowadzona przez przewodniczącą kobietę? Czy zauważacie zmiany? Czy pracuje się lepiej? Czy pracuje się gorzej? Jeżeli tak, to ja bym nie odpowiadał na pana w miejscu. Jak ta współpraca wygląda? Na pewno jest to pewna zmiana i to był taki znak zapytania, natomiast wiele osób wyrażało tą tezę, że kobieta może łagodzić obyczaje i myślę, że taką ogromną troską pani przewodniczącej jest, żeby niektóre obyczaje łagodzić. Doświadczyła, że jest to bardzo duże i trudne wyzwanie, no i niestety nie zawsze zyskuje wystarczającą ilość sojuszników i czasami musi zderzać się z takim oporem, że ktoś jednak chce realizować według swoich czasami wieloletnich przyzwyczajeń sposób obradowania czy procedowania. No ale myślę, że są widoczne zmiany w dobrym kierunku i wykorzystując już to miesięczne czy wielomiesięczne właśnie sprawowanie tej funkcji, sądzę, że następne lata będą jeszcze lepsze. Pan prezydent, jak zawsze, optymistycznie tak jest. Ja chciałem wam przypomnieć, albo przypomnieć, jeżeli byliście, albo wspomnieć o panelu kobiecym na Kongresie Regionów, na drugim Kongresie Regionów, kiedy pani przewodnicząca trafiła do grona panelistek, które reprezentowały Kongres Kobiet i o których można powiedzieć, że były wojującymi feministkami, ponieważ generalnie zastanawiały się, jak usunąć resztki mężczyzn z samorządów, tych swoich, którymi zarządzały. Między innymi pani burmistrz Giżycka, pani marszałek województwa lubuskiego tam brylowały w tym towarzystwie. Chyba tylko Asia odważyła się powiedzieć, że tak naprawdę to nic nie ma, nie ma to kompletnie znaczenia, ponieważ kobiety mają taką samą swobodę dojścia do dowolnych stanowisk w firmie czy w życiu publicznym, jeżeli tylko tego chcą i nic więcej. Jeżeli chcą, to robią to, co chcą i to, co potrzebują. W naszym powiecie, jak widać, mnóstwo kobiet sprawuje władzę na najwyższych szczeblach i to nie jest efekt żadnych parytetów ani żadnych układów, ułatwień, tylko po prostu normalnego życia publicznego i normalnego życia kobiet, normalnego funkcjonowania kobiety w życiu publicznym. I to jest, Joanna jest przykładem tego, że bez żadnego wymyślania, ile ma być kobiet, a ile osób czarnoskórych w jakimś gremium na przykład, po prostu normalnie sprawuje swoją funkcję i bardzo dobrze się z nią współpracuje, co też widać po tempie obradowania. Sesje nawet najbardziej skomplikowane są krótkie. Kto się sprzeciwi kobiecie? Krótsze. To jest za daleko idące. Ale są zdecydowanie krótsze. Jak jesteśmy przy Radzie Miejskiej, ta kadencja Rady Miejskiej, ta kadencja pana prezydenta jest bardzo ważna, ponieważ rok 2013 i 2014 to będą te lata, gdzie trzeba przygotować budżet miasta do pozyskiwania funduszy europejskich, które będą na lata 2014-2020. Komisja Europejska zaplanowała dla nas 80 miliardów euro, dla nas, czyli dla Polski.
to nawet trochę więcej niż do tej pory. Pewnie, biorąc pod uwagę kryzys, troszeczkę nam uszczną, ale fundusze europejskie na następne 7 lat dalej będą. Czy budżet Świdnicy będzie przygotowany, żeby przynajmniej w tym stopniu, jak do tej pory, pozyskiwać fundusze publiczne, fundusze europejskie? To jest ta teza o zmieniającym się mieście w tym aspekcie niewidocznym może dla mieszkańców, ale tak jak przed laty obejmowałem funkcję, no to skala zadłużenia była duża. Nie? Tam było to dosyć wysokie zadłużenie. I poprzez lata bardzo takiej dyscyplinującej, świadomej polityki, również finansowej, zeszliśmy w sumie z tym naszym długiem bardzo nisko. To już w tych wskaźnikach pamiętamy, że możemy do 60%, było prawie 50%, zeszliśmy poniżej 20%, wiedząc, że właśnie będą środki unijne. I w ten sposób przygotowaliśmy się. W związku z tym teraz wracamy do tamtego poziomu, ale widać, co się udało w międzyczasie zrobić, jak mocno wchłonąć całe mnóstwo środków unijnych. Wydaje się, że w tej chwili, kontynuując te rzeczy, które są w trakcie, ale też będziemy musieli podobny manewr przygotowania zastosować. Natomiast mamy taką cichą nadzieję, że też mechanizmy ogólnokrajowe będą wspierały, ponieważ, no, tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, też są rzeczy, które niepotrzebnie i nadmiarowo obciążają samorządy. Jeżeli one będą absorbowały nasze wydatki, no to w tym momencie może być kłopot, ale miejmy nadzieję, że ta ogólnokrajowa dyskusja będzie konstruktywna i mechanizmy będą w skali całej Polski przychylne. Ale na pewno panowie nie liczą na to, że Sejm pomniejszy zadania samorządów, jednocześnie dodając pieniędzy. Myślę, że ta tendencja będzie taka, jak jest teraz. Liczymy. Tu się sprzeciwię, bo liczymy, bo na przykład w tej chwili... A prezydent mówi o marzeniach. Każdy może mieć marzenia. Tak jest. Nie, jest konieczność. Na przykład jest ogólnokrajowa dyskusja o przedszkola i my zaczynamy powoli protestować jako samorządowcy, bo rząd chce zrobić z nas takiego trochę czarnego luda, że to samorządowcy tam nie mają wyobraźni, co to znaczy przedszkole, co znaczy wydatki rodziców i tak dalej, ale my ponosimy skutki właśnie stanowionego prawa. Mam nadzieję, że z nowo wybranymi posłami, senatorami będzie dobry moment do współpracy, żeby wspólnie rozwiązywać, nie przepychać się, kto powinien wziąć odpowiedzialność, tylko powiedzieć, jest temat do wspólnego rozwiązania i znaleźć to rozwiązanie. Miejmy taką nadzieję. Wszyscy mówią, że nowy budżet Unii Europejskiej ma przenieść ciężar na wydatki inwestycyjne.